We wtorek do bardzo radosnej uroczystości doszło w Radoszycach. W tamtejszej remizie OSP przedstawiciele władzy wojewódzkiej, powiatowej oraz gminnej podpisali umowę dotyczącą finansowania budowy zbiornika wodnego. Chodzi o blisko 13,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu zarząd województwa zdecydował o przyznaniu około 40 milionów na rozbudowę zbiornika w Sielpi i budowę zalewu w pobliżu Radoszyc i miejscowości Grodzisko. Jeśli chodzi o nasz zbiornik, mamy już pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę zostało wydane na początku 2016 roku i w związku z tym nic już nam teraz nie przeszkadza przed rozpoczęciem prac budowlanych. 26, czyli lada chwila, będziemy mieli sesję na tej sali. Na sesji zabezpieczamy kwoty, które w tej chwili żeśmy podpisali z panem marszałkiem, czyli kwoty dotacyjne, i wtedy po sesji możemy rozpisywać przetarg. Pierwsza łopata, jeśli wszystko pójdzie jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty za pierwszym razem, myślę, że jeszcze w tym roku, pod koniec tego roku, możemy się spodziewać pierwszej łopaty na naszym zbiorniku. Wspominany zbiornik pełnił będzie wiele funkcji. Trzy podstawowe to zadania związane z retencją, turystyką oraz znormalizowaniem poziomu wód gruntowych. Najważniejszy jest oczywiście poziom wód gruntowych, o których tu już mówiłem kilkukrotnie, że naszej gminie za kilkanaście lat groziłaby susza, jeśli ten zbiornik nie byłby wykonany ze względu na to, że poziom wód gruntowych się obniżał z roku na rok. Mamy jeszcze inne pomysły, bo oczywiście koło zbiornika mamy zlokalizowany las, prawda? To oczywiście sami nie moglibyśmy tego realizować, tylko przy okazji stowarzyszeń, które sprzyjają gminie Radoszyce. Być może będziemy mieli zaaplikowane taką dawkę turystyczną dla naszego zbiornika. Mówiłem tu wcześniej oczywiście o tym, tak samo powtarzam, że jeśli stowarzyszenie będzie chciało robić również w tym lesie na przykład kompleks zwierzyny leśnej, też oczywiście coś takiego gmina Radoszyce będzie im mocno kibicowała, żeby się to udało. Ten zbiornik, szanowni państwo, to jest nie tylko budowa zbiornika, ale to są ścieżki rowerowe, to jest oświetlenie, to są również tereny zurbanizowane pod ewentualnie przyszłą gastronomię i pod przyszłe ewentualnie stoiska handlowe. Sam zbiornik kosztował będzie około 15 milionów złotych, z czego 13,4 miliona pochodzić będzie właśnie z dofinansowań. Te zaś do gminy Radoszyce w ostatnim czasie leją się obfitym strumieniem. Marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa taki obrót sprawy tylko cieszy. Grzechem byłoby nie korzystać z tych możliwości. Igor Neverley powiedział kiedyś, że są pociągi, na które nie wolno się spóźniać. I dzisiaj rzeczywiście są takie możliwości. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, mamy dzisiaj duże możliwości sięgania do tego unijnego skarbczyka. Polsce oczywiście to się należy, bo wnieśliśmy do Europy również i swój wkład, i swój rynek. Natomiast skutkiem tego jest możliwość dysponowania przez region dosyć znaczących środków na inwestycje. I w tym przypadku mamy do czynienia z inwestycją, która była takim marzeniem pewnie nawet wielu pokoleń w Radoszycach, czy nawet powrotu do pewnych historycznych, pan starosta dzisiaj mówił, momentów, kiedy tutaj rzeczywiście był zbiornik wodny. O jego znaczeniu dla bezpieczeństwa, dla poziomu wód gruntowych, dla możliwości rozwoju turystyki mówiliśmy dzisiaj tutaj podczas spotkania. Jak tak popatrzymy na te inwestycje kolejne, czyli budowę przedszkola, termomodernizacji, rozbudowie ośrodka zdrowia, projektach kanalizacyjnych czy samochodzie dla strażaków. 728 już wczoraj na sejmiku w sumie z wykupem gruntów to będzie 73 miliony złotych tutaj na ten kawałek właśnie. Także to są środki, które mamy możliwość zaangażować w ten teren zgodnie z tą zasadą zrównoważonego rozwoju. Też patrząc na to, że w ostatnich latach tych inwestycji tutaj nie było za dużo. A dlaczego dotychczas tych inwestycji w gminie Radoszyce nie było zbyt wiele? To trafnie diagnozuje nieustannie wspierająca projekty z tej gminy, ale i całego powiatu koneckiego, Agata Binkowska. Ten zrównoważony rozwój kiedyś musiał nastąpić. Gmina Radoszyce przez ostatnie lata nie miała tej możliwości. Może możliwości miała, ale nie miała też sposobności do tego, żeby się ubiegać o jakieś większe pieniądze z regionalnego programu operacyjnego, bo albo było to winą tego, że nie było odpowiedniej dokumentacji, albo też nie było dobrych pomysłów, konstruktywnej współpracy i dobrych decyzji. I może to było powodem, że w ostatnich latach tych pieniędzy pozabudżetowych było nieco mniej.
sytuacja się odwróciła. Mamy, tak jak już Państwo wiedzą, wyasygnowane środki na budowę przedszkola, które tak naprawdę już się buduje. Mamy wyasygnowane środki na rozbudowę ośrodka zdrowia. Dzisiaj Pan Marszałek mówił o tej nieszczęsnej drodze, tak ją nazwę dotychczas 728, która ma wiele do życzenia i tak naprawdę za chwilę stałaby się drogą nieprzejezdną. Postępowania przetargowe, które w tym obszarze się odbywały, no jakby nie pozwalały nam na to, aby sfinalizować w pierwszym przetargu i zamknąć to postępowanie. Odbył się drugi przetarg. Również tych środków wyasygnowanych było zbyt mało, ale wczoraj na sesji sejmiku pieniądze dodatkowe, które są potrzebne do tego, aby zabezpieczyć wkład na realizację tej inwestycji, już się znalazły i mam nadzieję, że przy dobrej współpracy zarządu województwa świętokrzyskiego, zarządu dróg wojewódzkich i gospodarzy, bo droga będzie przebiegała przez dwie gminy, gminę Łopuszno i gminę Radoszyce, sfinalizujemy tę inwestycję. Dobrą Pasce Radoszyc równie trafnie, choć z zupełnie innego punktu widzenia, bo historycznego, uzasadniał starosta konecki Bohdan Soboń. Zbiornik to był i to był już w XVI wieku na pewno. I odtwarzamy, panie marszałku, to, co kiedyś było. I to było bardzo dobrze, bo to rozerwanie tego w 1999 roku mostu między Antoniowem, jak mówimy, a Grodziskiem, to była nic inna rzecz, jest ogromna niecka, czyli naturalne zagłębienie, że aż się prosiło o ten zbiornik. Jeżeli ktoś 500-600 lat temu o tym pomyślał, to dlaczego my żeśmy do tej pory jeszcze tego nie zrobili? Ja się cieszę, bo tych historii mógłbym opowiadać dużo, ale nie w tym rzecz. Cieszę się z dnia dzisiejszego. Mówiąc językiem radoszyckim, zawód głowy od sukcesu. Ja się boję, żeby się w Radoszycach wam po prostu na wszystkie kadencje tak nie wymarzyło, że tak zawsze będzie. Ja, że jestem w samorządzie, też się cieszę, bo to wszystko się odbywa w powiecie koneckim. U was przedszkole, w Smykowie przedszkole, niedawno obwodnica, teraz zalew, Sielpi zalew, DPS w Końskich. Teraz jeszcze droga, szanowni państwo. Przedszkole, ośrodek zdrowia. Rozbudowa. Słuchajcie, tego słuchajcie, naprawdę nie było. Gdyby nawet był ktoś bardzo złośliwy, bardzo grymaśny, jakiś zgryźliwy, niestety ta kadencja, panie marszałku, pani marszałek, słuchajcie, zostanie to. Jest stare ludowe przysłowie. Nieważne, czy się we wsi wybuduje, czy w mieście kościół, czy karczmę, to zostaje. Zostaje, to naprawdę zostaje. Ten zbiornik też był wstyd. Tak samo było wstydem, żebyście nie mieli praw miejskich. No. 500 osób, Wiślica ubiega się, Łagów 1200, wy ponad 3000. Wszystko odrabianie wielkich zaległości. Ostatnie lata to krok milowy w rozwoju Radoszyc, a jego ukoronowaniem będzie odzyskanie tytułu miasta. Już od 1 stycznia miejscowość Radoszyce nazywać będziemy miastem, a wójta Michała Pękale burmistrzem.